Kolejny atak na ojca doktora Tadeusza Rydzyka, jeden z kanadyjskich polityków, rozpowszechnia petycję w sprawie rzekomego zaangażowania założyciela i dyrektora Radia Maryja w działalność polityczną, brak tolerancji i antysemityzm, to z kolei zarzuty żydowskiej organizacji Night Birt. Radio Maryja, Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej i wreszcie Sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. To dzieła, które nie powstałyby bez ojca Tadeusza Rydzyka, ale to przede wszystkim dzieła, które mają pielęgnować tradycję, miłość do ojczyzny, pogłębiać wiarę i świadomość kulturową. Właśnie takie przesłanie od lat jest solą w oku wielu organizacji i polityków. Wszystkie ataki ciężko dziś zliczyć, a wciąż Pojawiają się nowe. Na jednym z portali społecznościowych zamieszczono petycję skierowaną do Ojca Świętego. Jak czytamy, chodzi o ukrócenie rzekomej politycznej działalności Ojca Tadeusza Rydzyka. Pomimo złożonych ślubów ubóstwa, znalazł się wśród pierwszej setki najbogatszych Polaków. Czy taka obłuda jest w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi? To tylko jedno z kłamliwych stwierdzeń pojawiających się w petycji podpisanej przez blisko 137 tysięcy anonimowych internautów. Petycji atakujących księży biskupów czy kościół było już wiele. W tę jednak osobiście zaangażował się kanadyjski outsider polityczny Thomas Lukaszuk. Wręczył on kilka dni temu petycję księdzu arcybiskupowi Edmonton w Kanadzie, licząc, że ten dostarczy ją ojcu świętemu Franciszkowi. Dodatkowo Lukaszuk przesłał do Ministerstwa Spraw Zagranicznych cytaty... Z rzekomymi wypowiedziami ojca Tadeusza Rydzyka z nadzieją na ograniczenie wjazdu na teren Kanady i zakaz głoszenia kazań przez dyrektora Radia Maryja, Łukaszuk zarzuca ojcu Tadeuszowi Rydzykowi także mowę nienawiści i antysemityzm, wpisując się w działania Abrahama Silvermana z żydowskiej organizacji Be Night Beard. Organizacja ta złożyła petycję do kanadyjskich księży kardynałów w sprawie dopuszczenia się przez ojca Tadeusza Rydzyka rzekomej mowy nienawiści. Warto przypomnieć, że na terenie Stanów Zjednoczonych i właśnie Kanady licznie obecna jest Polonia. To właśnie w domach tych Polaków często rozbrzmiewa Radio Maryja, które pozwala im na trwałe pozostać w kontakcie z ojczyzną, jednak pielęgnowanie wiary i polskości przez Polonię w Kanadzie nie wszystkim jest na rękę.